Siemanko, witajcie na kanale Danger Hobby, kanale poświęconym pirotechnice. Dzisiaj zrobimy sobie mały projekt, który będzie zapowiedzią wielkiego projektu. A w tym wielkim projekcie chodzi o to, że chcemy puścić 120 rakiet Gold Crown jednocześnie. Chcemy zrobić z tego gigantyczną katiuszę, jakiej jeszcze polski YouTube nie widział. Katiusze oczywiście do tej pory robił Machony, ale były to katiusze z dużo mniejszych rakiet. Teraz 120 rakiet, jest to projekt wart 12 tysięcy złotych. I na potrzeby tego wielkiego projektu zrobimy sobie dzisiaj taki mały projekt. Weźmiemy dwie rakiety obok siebie, jedną przyczepimy na sztywno i sprawdzimy, co się stanie, czy jedna rakieta rozwali drugą w momencie, kiedy nie wyleci z katiuszy. Jest nam to potrzebne, ponieważ chcemy uzyskać maksymalny efekt na niebie. Nie zależy nam na tym, żeby katiusza się po prostu rozsypała w drobny mak. Na sklepie Pyroking trwa obecnie promocja. Minus 25% na całą ofertę sklepu. Jest to promocja halloweenowa. I w dodatku, w sobotę o godzinie 10 rano startujemy z live'em. Będziemy pakować wasze paczki na żywo. Tak to jakbyście chcieli, żeby wasza paczka była spakowana na żywo w sobotę na live'ie. Zostawcie nam komentarz w uwagach klienta pakowanie na live. Wtedy będziemy również urządzać jakieś gratisy, dorzucimy jakieś konkursiki, gratisiki. Zrobimy na pewno coś fajnego, także na pewno nie będziecie żałować, jeżeli kilka dni poczekacie na tą paczkę, a my będziemy mieli na live'ie co pakować. Nie przedłużając, zapraszamy was do tego odcinka. Jak widzicie, znajdujemy się tutaj w showroomie SR Pyro. Jeżeli potrzebujecie jakąś ofertę hurtową, również możecie zgłosić się do mnie, ponieważ jestem dystrybutorem marki SR Pyro na rynek polski. A teraz, no cóż, lecimy odpalać projekcik. Mocujemy Gold Crowna tutaj, trytyteczką. No i teraz o co chodzi w tym eksperymencie? Mniej więcej w naszej katiuszy, wiadomo, ta rakieta jest wbita głębiej specjalnie, żeby nie wyleciała, więc zasymulujemy sytuację, gdzie jedna rakieta nie wylatuje i wybucha tutaj. I zobaczymy, co się stanie z tą drugą rakietą, czy ona się nam nie zniszczy, czy żeby po prostu to nie rozwaliło naszej katiuszy. To jest odległość 40 cm. Mniej więcej tyle będzie poukładane 120 rakiet w naszym wielkim projekcie. Założyliśmy do tego wydarzenie na Facebooku. Link do wydarzenia macie w opisie. Także jeżeli chcielibyście zobaczyć katiusze ze 120 rakiet, zapiszcie się na to wydarzenie, wejdźcie, przyjedźcie do Piły, odpalicie je razem z nami. Dlaczego nie? Jak już robimy taki duży projekt, warto, żeby zobaczyło to więcej osób. O. Dobra. Nic się nie stało, tamta się pali dalej. I ta teraz pójdzie do góry ładnie. No i teraz możecie zobaczyć rakietę Gold Crown w całej okazałości od SR Pyro. Paliła się chyba. Piękna, mimo tak dużej mgły po prostu widać ją z daleka, nie? Za słabo ją trochę wbiliśmy, rakieta jedna się przewróciła, opadła dosyć blisko kika, a i tak nic się nie stało drugiej rakiecie, więc wydaje mi się, że jak najbardziej ta odległość 40 cm jest spoko. Jak widzieliście, rakieta Gold Crown przebiła się przez dosyć gęstą mgłę i tak było widać ładny efekt, przynajmniej u mnie na iPhone, nie wiem jak u Michała na aparacie. Mam nadzieję, że takiej mgły nie będzie, kiedy będziemy odpalać projekt ze 120 rakiet.